Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj do gry Macross Plus. Gra powstała w 95 roku lub 96, w zależności jak patrzeć. Big West i Ban Presto to niby producenci tej gry. Jak było dokładnie, sam nie wiem. A jest to typowa strzelaweczka, jak zapewne widzicie. Strzelawka z automatów arcade. Tak wygląda mniej więcej demo. Po prostu zbieramy różne rzeczy zostawiane przez nieprzyjacielskie statki. No i strzelamy do nich. Także zasady są dosyć proste, jasne i nie podlegające dyskusji. Czy się uda zdobyć wpis? No cóż, nie wiem. Od 10 tysięcy widzę jest dopiero wpis, a to jest właśnie Demko, czyli firma ta Ban Presto, która to tą grę stworzyła. O, i tutaj widzimy właśnie jakąś tam zajawkę, animację, która została zrobiona w owym czasie. No jak na lata 95, to no w miarę nawet sensownie to wygląda. Oczywiście nie ma się co to równać do dzisiejszych animacji, no bo to nie ta klasa w ogóle, ale na tamtejsze czasy wydaje mi się, że okej. No dobra, wrzucamy w takim razie, co by nie przedłużać. Na początek 3 kredyciki. Aha, tu musimy wybierać jakiś tam statek. No dobra, na początek niech będzie ten środkowy. No i rozpoczynamy grę. Jak będzie nam się grało? Aha, tym strzelamy. Dobra. W każdej grze, jeśli chodzi o strzelanie, to jest trochę... O, już się rozwaliłem szybko. W każdej grze, jeśli chodzi o strzelanie, to jest troszeczkę, słuchajcie, inaczej, więc dlatego nie mam pewności, jak to zawsze wygląda. Czasami jest po kilku przyciskach to strzelanie umieszczone, czasami jest tylko w jednym, czasami są różne rodzaje ognia, różnymi jakimiś rakietami, nie rakietami można zasuwać, no, także to... To tak różnie bywa po prostu. O, ładnie udało się. Dobrze. Mamy, jak widzę, tutaj 5 żyć, 5 statków. O, rozwaliłem się, jego też rozwaliłem, no ale czasami tak bywa. No tu już chyba wiele nie nawalczę. Niestety trzeba... O, rozwaliłem, no dobra. Niestety tutaj trzeba ćwiczyć sobie kciuk, bo nie ma autofajera. Nie ma autofajera. O, tu możemy takim promieniem strzelać też fajnym. O, siebie też rozwaliłem. Myślałem, że mi się uda go jeszcze zniszczyć, ale niestety chyba nie do końca to wyszło. Ale poza tym wydaje mi się, że fajna rozgrywka. Animacja całkiem. Tutaj, także no, fajnie to wygląda. Fajnie wygląda i fajnie się gra. Nie za trudna. O, niestety. Jest kontynuacja, także patrzcie. Aha, czyli mogę zmienić sobie. No dobra. Energię. Jakieś tam. O! Uwaga, ale nie wiem, co tam dalej pisze. O, ładnie, udało się go chyba rozwalić. Albo i nie. Trzy mieliśmy tylko te pociski. Spróbujemy tak w niego naparzyć. Zobaczymy, czy to da efekt pożądany. No, powiem szczerze, że boli mnie już kciuk. O! A, ja myślałem, że to są monety, słuchajcie, do zbierania. A to były jego pociski. Dobra. No, niestety, więc już nie mam tych laserowych bomb. O, rozwaliłem go.
Udało się, no, patrzcie. Sukces. No, pięknie. No i co dalej? Co nas czeka dalej? Jaka przygoda? A, czyli one strzelają i uciekają zaraz. Takie sprytne. O. Dobra. Łapiemy co się da. Rakiety. Jakieś. W jednej z tych gier, takich typowo też strzelankowych, było, że nieprzyjacielskie te statki rzucały w nas monetami. Trzeba było te monety zbierać i mi się teraz, to powiem szczerze wam, myli z tą grą, bo tam trzeba było właśnie łapać, a to coś jest podobnego do tych monet, trochę inny ma kształt. Widzę, coś tam się kręci jeszcze w środku. O, co tu się zrobiło? Czekajcie. Tu już był wpis teraz. Mogę jakoś to cofnąć, czy niekoniecznie? Nie, no nie mogę tego cofnąć. Chciałem wpisać się, no ale nic, trudno. Dobra, niech będzie taki wpis. Kontynuacja. Dlaczego mi nie pozwoliło kontynuować? Nie rozumiem tego do końca. No, ładnie. Nasuwa rakietami. Oddalenie. O, ładnie. O! Nie wiadomo, co zbierać, co nie. Tam były chyba medale, które można było zebrać. Ale nie było czasu na zastanawianie się, do tego ja poleciałem dalej. O! No to niestety. A, nie ten przycisk. Szkoda było teraz tego rzucać. No ale. O. Ajajaj, taki gąszcz tych pocisków. Wyjście z tego. A, żetoniki trzeba porzucać. Rzućmy sobie 10 tych żetonów, jeszcze jeden może. No i weźmy, załóżmy taką postać. Nie wiem, czy to będzie lepsze, czy gorsze dla nas. W każdym razie ważne, że jest kontynuacja. A, nie udało się. Jeżeli jest kontynuacja, to już jest. Już można trochę powalczyć. W sumie mamy nieskończoną ilość kredytów, więc można tak rzec. Albo przynajmniej, jeżeli nie nieskończoną, to taką, dopóki mam ochotę na granie. Tak. Gorzej było w tamtych latach. Chciało się chwilę popykać, to niestety kasa ubywała z kieszeni. Dobra, a niech będzie to. O, szybko poszło. A, to chyba jeszcze nie wszystko. A, rozwaliliśmy się niestety. O, znowu. Coś słabo. O, tym trzeba dawać. A. Dobra. O. No i lecimy dalej. A może teraz to?
No i udało się. Pięknie. No. Pocisków to nie wiadomo gdzie się chować. O. Niestety. No continue? Jasne, że continue. Kredytów trochę dopykam. Maksymalnie 9 można dorzucić. Więcej automat nie przyjmuje. Ładnie. Ojejku, jaka, jakie salwy, patrzcie. No i przyspieszyliśmy nieco tempa. O, musimy gonić fiolkę. A, i teraz muszę to zebrać. O, nie udało się wszystkiego. Szkoda. Przypędziłem chyba nieprzyjacielski statek. O, tu się to zamieniło w jakiegoś stwora. No, lecimy. A nie będzie ten. Nie wiem w ogóle, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, co my wybierzemy. Może. O. Coś zaczęło się dziać, chyba się... No tak, udało się. No i lecimy. Tym razem już tempo nieco szybsze. Liczy się refleks. Oj. Oj.
na continue. Dorzućmy sobie kredycików. Udało się, fajnie. No niestety nie tym razem. Co teraz? O kurczę. No niestety. Jeszcze nie pamiętam. Myślałem, że już, ale jeszcze widzę, trzeba. No i zwyciężony. No, pięknie nam idzie. Nie wiem, ile kredytów tam już zostało wrzuconych, ale trochę już poszło. No i co? A, teraz jakieś meteoryty strzelamy. Chyba lepiej je omijać, wiecie, niż w nie strzelać, licząc, że się... A, tu jeszcze statki są, no dobra. O. No, teraz się uda, może wpisać G, E, L. Na czwartym miejscu jestem. Dobra, lecimy. Lecimy, nie śpimy, jak to niektórzy mawiają. O. Ładnie. O, wziąć tylko jak najwięcej. No niestety. Continue. W ostatnim momencie chyba udało mi się go załatwić, albo i nie.
No, tutaj damy chyba lasera naszego. O! Pięknie go żeśmy rozwalili. No. A to co leci? Takie dziwne coś. Patrzcie. Ciężko widzę coś z nim, żeby go pokonać. Jakiś bardzo żywotny jest. No, nareszcie, albo i nie jeszcze. Dorzućmy chwilę parę kredytów. Czyżby jego koniec? Zgadza się. Ojejku. No trudno.
To co jest? Bomba. To reklama. No, continue. O, nie złapałem. Żadnego nie złapałem. No i nowo pojawiło się, nie? Ajajaj. Czyli jak się zamknie, to nie ma sensu atakować, bo to i tak nic nie daje. Dopiero jak się otworzy. Otworzył się, to lecimy z tym koksem. Teraz chciałem uciekać, ale nie wyszło. Ojejko, co to? Niestety. Udało się. No to pięknie. No. Przypuszczam, słuchajcie, że ta gra cieszyła się dosyć dużym zainteresowaniem. Jest naprawdę fajnie zrobiona. Dość emocjonująca.
atrakcyjna wizualnie. Duży poziom urozmaicenia, jeśli chodzi o przeciwników. No i ogólnie fajnie wygląda. Efekty dźwiękowe też nie najgorsze, tylko ten wpis, kurczę, szkoda, że nie można... Dobra. Ten wpis, szkoda, że nie można nad nim w jakikolwiek sposób zapanować, bo od razu po utracie statku przychodzi do wpisu i nie ma możliwości cofnięcia tego, co już tam się wstukało niepotrzebnie. To trochę źle zrobione. Coś on taki trwały. O, nareszcie. No, a co teraz? A, słabo. Oj, łap. Dobra. Coś to za twarz?
niestety. No tutaj trzeba troszeczkę niestety się postarać. Ciężko tego przeciwnika zwalczyć. Ale chyba się udało. Patrzcie. No to lecimy. Także zaczynając od początku. Że dogramy do końca kredyciki. No gra, jak widzicie, bardzo fajna. Można przy niej, że tak powiem, spędzić naprawdę sporo czasu. A w owych, że tak powiem, czasach zostawić sporo kasy w takim automacie. Tak. No faktycznie, teraz już taka większa sieka, tak jak pisałem. No, ale w sumie wprawiliśmy się, bądź co bądź, tyloma kredytami wcześniejszymi. O! Prawie.
Oj, teraz się rozjadłem. Niestety. No i ostatni kredycik, a może ten. No i więcej kredytów nie mamy. Zobaczymy, co będzie dalej. Oczywiście podejrzewam, że powinien być wpis. Ale czy będzie? To się okaże. Chyba nie ma. No tak, zaczęło się od początku demko. Dobrze, to ode mnie w takim razie tyle. Dzięki za wspólną rozgrywkę, dzięki, żeście dotarli do końca. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania, ulajkowania, jeżeli się komuś nie podobało. No i oczywiście komentowania. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.